Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Organizacja Ochrony Osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu zapoznasz się z definicją zagrożenia oraz podstawowym podziałem zagrożeń. Zagrożenie, z jednej strony to pewien stan psychiczny lub świadomościowy wywołany postrzeganiem zjawisk, które subiektywnie ocenia się jako niekorzystne lub niebezpieczne, a z drugiej czynniki obiektywne powodujące stany niepewności i obaw. Naruszenie życia człowieka polega przede wszystkim na dokonaniu zabójstwa, czyli umyślnym spowodowaniu śmierci człowieka. Jest to każde działanie lub zaniechanie, które powoduje śmierć biologiczną człowieka. Umyślne zabicie człowieka może być popełnione m.in. w związku z wzięciem zakładnika, gwałtem, albo rozbojem z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych. Naruszenie zdrowia człowieka polega na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu oznacza naruszenie czynności narządów ciała oraz spowodowanie rozstroju zdrowia. Naruszenie czynności narządów ciała jest to spowodowanie zmian w organie ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie poprzez naruszenie ciągłości tkanek ciała człowieka w postaci zranienia zewnętrznego lub wewnętrznego, złamanie kości. Naruszenie nietykalności cielesnej polega na fizycznym oddziaływaniu na ciało drugiego człowieka w formie uderzenia lub w każdej innej formie na oblanie, ukłucie, oplucie i tym podobne. Odpowiedzialność sprawcy nie jest przy tym uzależniona od tego, czy naruszenie nietykalności doprowadzi do powstania jakichkolwiek obrażeń u pokrzywdzonego. Nie jest również uzależniona od tego, czy zachowanie się sprawcy wywoła ból u pokrzywdzonego. Do innych istotnych zagrożeń chronionych osób można zaliczyć kradzież, napad rabunkowy, Kradzież rozbójniczą, wymuszenie rozbójnicze, groźbę karalną, uprowadzenie, zniewagę, niszczenie cudzej rzeczy, podłożenie ładunku wybuchowego. Przez zagrożenie można zatem rozumieć zjawiska wywołane siłami przyrody, np. pożar, silne wiatry, bądź przestępczą działalnością człowieka, np. rozboje, gwałty, kradzieże. Zagrożenie mogą wywołać również wadliwie funkcjonujące urządzenia. Na przykład zwarcie instalacji elektrycznej. Zagrożenia chronionych osób wywołane są najczęściej przestępczym działaniem człowieka. Zadaniem pracowników ochrony jest zapewnianie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób chronionych poprzez zapobieganie powstaniu zagrożeń oraz reagowaniu na zaistniałe niebezpieczeństwa, przede wszystkim o charakterze antropogenicznym. Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń wywołanych negatywnymi siłami natury. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.